Dzień dobry, mama! Chodź, młoda! Obramy co my, na miesiąc? Nie, na dwa dni, ale przywieźliśmy ci troszkę pyszności. Mama, ale po co aż tyle? Przyda ci się, zresztą poczęstujesz kolegów. Na rzekę, jeszcze dodaję to. Ale to można przez miesiąc jeść. Ale to no dobra. Zabierz tam swoich kolegów. No, no pewnie. No to ja wezmę to. Dobra. Wszystko macie? Tak. Co mówisz, Ireczku? Nie, nic, mamusiu. O, tutaj właśnie mieszkam. A mam nadzieję, że zdążyli posprzątać. Dzień dobry, nazywam się Ania. Dzień dobry, dziecinko. Pewnie studiujesz z Ireczkiem? Nie, anglistykę. Wiele o państwu słyszałam. A tak, to Ire gaduła, to wszystko rozgada. No, tu właśnie mieszkam. Puentylizm był wtórny. No dobrze, ale skąd się wziął realizm Degas? Myśli pan zapewne o sztuce fotografii. No, trudno ją jednak traktować w kategoriach zdobyczy malarskiej. Z drugiej strony, puentylizm świetnie temu służył. Nie zgadzam się z tobą. Lecę do Biblioteki Narodowej. O, dzień dobry. Przepraszam. To są moi koledzy. Ryszard i Jakub. Dzień dobry. O, witam. Ślicznie dziś pani wygląda. Naprawdę, kwitnąco, pięknie. Tak. Ryszard lubi piękno. Miło tu u was. I Gombrowicza też kocha. Jak to? A tak, naturalnie. Jego teoria kościoła międzyludzkiego wyprzedziła myśl Sartra o ładnych parę lat. Przepraszam, zmęczenie. Należy jednak pamiętać, że Gombrowicz tworzył na peryferiach świata kultury. Stąd jego idee nie miały potrzebnej nośności, prawda, Ireneusz? Tak, zgodzę się. Poznajcie się, mamo. O, bardzo mi miło. Ryszard jestem. A my tu się znamy. Dzięki państwa synowi zrozumieliśmy, że każda stracona chwila jest już stracona na wieki, stąd ten nasz niepohamowany zapał do nauki. Mam! Wyobraź sobie, przepraszam, że niemiecki poeta romantyczny, ten Hoffmann, rzeczywiście nadawał w 1796 roku nazwiska polskim Żydom? I był skazany na rodzaj zesłania do Warszawy i zmuszony do pracy czysto urzędniczej. I co pan na to? Żydom, powiada pani. Juju, uspokój się. Przecież ja nic nie mówię. Może się rozgoście, co? Nie. Skąd? Nie będziemy wam przeszkadzać. Zaraz wychodzimy. Proszę, tylko przywieźliśmy wam trochę tutaj. No. Proszę, poczęstujcie się. O, to dla was. O, domowy kumar. To my już pójdziemy do hotelu, bądź u nas jutro o 8 rano, to pojedziemy na tę giełdę. Co my teraz was odprowadzę? Ależ nie, proszę zostać. Może chociaż Marzenka się z nami pouczy. Marzenka? Nie, ja ta się tam pouczy i tylko boks w głowie. No Marzenka, nie przeszkadzaj państwu, nie przeszkadzaj. Idzie. A, tu jeszcze trochę słodkości domowe. Nie do kiedy naprawdę. Jest! Dobra napięcie! Cześć. Co? Już się mnie nie wstydzisz? Anka, to nie tak. Co nie tak? Nie gniewaj się, to było tak w przelocie, w korytarzu. Ja bym chciał, żeby to było bardziej uroczyście. Na przykład jutro, co? Zachowałeś się jak głupek. Ale zrozum, dla mojej matki to nie jest takie proste jak dla nas. Jak miałem cię przedstawić? Jako kogo? Narzeczoną? Dziewczynę? Kochankę? Sympatię? A jutro jak mnie przedstawisz? Jutro będzie bardziej uroczyście, zobaczysz. No. Nie gniewaj się, no.
Chodź, jest impreza. Co? Nie mam ochoty. Kura mała, smuteczek. Nie, dlaczego? Jacek ma pracę. Cieszę się. Przecież widzę, że smuteczek. Anka zła na mnie. Baba, od razu ja wiedział, że chodzi o babę. O, kura mała, nie przejmuj się. Kasia się pogniewała, wyjechała. Znowu? No chodź, napijemy się. Tak Polak z Polakiem. Nie. Mam za Irską wódkę, no chodź. No, Irek. Na pracy nie, dobra, trunek. Wiesz, ja nawet tyle nie piję. W ogóle to ja... Po prostu ja dużo nie piję. A dawno mieszkasz w Polsce? Bukę. Jak widzisz, że ta baba mnie wykańcza. Właściwie to masz, czego chciałeś. Jesteś sam, jesteś wolny. To jakieś głupie. Kiedy widzisz, kiedy jestem z Kaszka, tak jestem sam. A kiedy sam, to z Kaszka. Babie to masakra. Masakra? A ty chcesz wrócić do Afryki, jak skończysz studia? Ja wiem. Dobrze mi tu. No, a rasiści? Rasiści można pobić. A zresztą rasiści wszędzie. Afryka też. No fajnie jest tu. Masakra. A jak ja mówię masakra, to masakra. Ej, chuda mała. Ej. Moja tapczana, no. Nie, ja mam złe przeczucie. Ale daj słowo, ty zawsze lubił się tutaj dać. Ale przecież obiecał. A to obudzi się i pojedziemy. A. Gombrowicz, trudny temat. Gęba, młodość, te rzeczy. Pupa. Gdzie Irek? A, Irek to nie ma go? Pewno śpi tam. Gdzie tam? U Kasi, w 106. Józiu! 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 Czekaj, 106! Ale, tato! Bo... Właśnie chciałam wam coś powiedzieć. Irek nie jest sam. Jak to? To znaczy, jakoś nie było okazji. On ma kogoś. Ale jak to ma kogoś? Właśnie on chciał wam dzisiaj przedstawić. Józiu, nie krzycz. Zaraz. Kogo mam myśleć? Słucham. Tato, to znaczy... Widzisz, Hela? Tak się tu studiuje. Tak się tu studiuje. Józiu, proszę cię, nie krzycz. 106. Teraz pogadam. Józiu! Józiu, nie krzycz! Teraz pogadam! Mówiłem nie posyłać do Warszawy. Tato. Doigrałaś się, Hela, doigrałaś się. Twój syn leży z Murzynem. Niemożliwe. Niemożliwe. Józiu, to na pewno Biały. Cześć!
Mama, tato, cholera, ja zupełnie zaspałem. Teraz pogadam. Cicho. Taki wstyd. Taki wstyd. Nie krzycz. Tata, no co tata? Józefie, nie krzycz! Mamo, tato, to jest moja narzeczona Ania. Jak to? Pani jest jego narzeczoną? Tak, rzeczywiście, ja usiłowałam państwu się wczoraj przedstawić, ale Irek chciał państwa najpierw przygotować. Chwała Bogu, córuniu, chwała Bogu. Abyście nas przestraszyli. Nie, to znacznie lepiej, nie no, to znacznie lepiej. Ireczku, naprawdę jest czego gratulować. To. Też mi radość. Nie, wie pan, to niech tak będzie, to niech tak będzie, to znacznie lepiej niż tego. Chwała Bogu, córeczko, chwała Bogu.